Nawet 800 milionów złotych mogą wynieść straty czterech największych państwowych koncernów energetycznych na zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki taryfach dla gospodarstw domowych. Na razie wszystkie państwowe koncerny stworzyły rezerwy na potencjalne odpisy, czyli straty, jakie mogą z tego wynikać. To efekt zatwierdzenia przez regulatora zbyt niskich stawek energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Urząd wziął pod uwagę, że cena energii elektrycznej, jaką poniosły, jakiej koszty poniosły koncerny energetyczne, wyniosła niespełna 290 zł. W rzeczywistości te koszty przekraczały 300 zł.